Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam. Zauważyliście, że mamy takie same kapelusze. Obydwie jesteśmy ubrane na biało i dzisiaj wybrałyśmy się do ziołowego zakątka. Jest jeszcze gdzieś Krzyś, ale on zniknął nam. Poszedł swoimi ścieżkami, jak typowy facet. A my teraz usiadłyśmy tutaj na chwileczkę w takim terenie bagiennym. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda dziś. Ja byłam tutaj już 3 razy w ziołowym zakątku. Agnieszka jest pierwszy raz. Ale chciałam nadmienić. Jechaliśmy taką trasą, że to też był ich pierwszy raz. Pierwszy raz nas wiodło, nawigacja wiodła nas gdzieś po takich miejscowościach, ale pięknych. I tak żeśmy podziwiali, bo tutaj jak się tak człowiek ruszy na takie głębsze Podlasie, to właśnie widać jeszcze takiego dawnego ducha. Są domy drewniane, są drewniane płoty. I co takie urzekające, jest ogrom kapliczek i krzyży przydrożnych, czego u nas na zachodzie już nie ma, nie? No nie ma. Jeszcze gdzieś, nie gdzieś można spotkać, ale to są raczej już takie nowoczesne krzyże, a starych tutaj kapliczek nie ma. A tutaj wręcz słuchajcie, tego ducha tych dawnych lat czuć, nawet jak się jedzie tą drogą, którą dzisiaj jechaliśmy. Chociaż to jest tylko Agnieszka przedsmak, bo taki prawdziwy duch prawdziwego Podlasia starego to jest, jak się jedzie do Plutycz, w stronę Plutycz, w stronę Kruszynian. Tam są całe wsie, które tak jakby się zatrzymały. Myśmy byli w tamtym roku z Krzysiem, tamtą drogą jechaliśmy, to te domy są jeszcze takie stare i widać po tych domostwach, że tam nie ma już młodych ludzi, są ludzie starsi. To po prostu widać i to jest takie piękne, bo mi się wtedy przypomina chociażby nawet Szumiłowo, jak pamiętam je z lat dziecinnych. Tutaj jest właśnie to zdjęcie, o którym przed chwileczką mówiłam. Kiedyś to miejsce, które za chwileczkę Wam pokażę, wyglądało tak jak na tym obrazku. Były płoty okalające to bagienko i trzymano tutaj świnki. Dzisiaj przeszło ono ogromną rewitalizację. Pozasadzano roślinnością, są powkopywane właśnie takie klocki, po których się spaceruje, są ławeczki i zobaczcie, jaka odmiana. Z tym tylko, że teraz niestety te bagna tutaj wyschły. Jeszcze w tamtym roku, tam gdzie rośnie tatarak, było troszkę tej wody, a w tym roku nie ma. Dla miłośników kwiatów, roślin, botaniki czy zielarstwa, tutaj jest po prostu raj. Jestem z kolei któryś raz już w tym miejscu. No i też Wam powiem, że za każdym razem odkrywam coś nowego. Dochodzi tutaj teren, są nasadzenia, przechodzi ono ogromną metamorfozę na korzyść, bo za każdym razem jest coś nowego. Tu są właśnie te pięki, o których mówiłam. Filmy tutaj z ziołowego zakątka już robiłam, ale za każdym razem staram się pokazać coś innego. I na poprzednich moich filmach nie pokazywałam róż z tego względu, że po prostu one albo jeszcze nie kwitły, albo już były przekwitnięte. Teraz mamy to szczęście, że one są, można powiedzieć, na początku swojego rozkwitu i najbardziej chyba podobają mi się takie właśnie pąki. Te róże wydobywają tu niesamowity zapach, nie? No, a mogę podejść powąchać? No pewnie, że poza powąchanie nikt ci nic nie zrobi. No właśnie, nie? I to są takie róże, które u mnie też rosną i pamiętam, jak moja babcia zbierała płatki i suszyła je na herbatę, robiła z nich nalewkę. Ja kręcę, co to była za nalewka, tylko że ona do nalewki zbierała pąki.
na herbatę zbierała płatki, a jak robiła drzem, to zbierała i pąki, i płatki. I wiem, że też dawała tutaj troszeczkę tych koszyczków pyłkowych, pręcików właściwie pyłkowych. I robiła takie coś w rodzaju drzem marmolada. Dodawała też do tego truskawkę, bo to o jednej porze kwitnie. Wiecie, jaki to miało smak? I będę chciała odtworzyć coś takiego, podać Wam przepis, bo mam ten przepis babciny na właśnie ten drzemik, marmoladkę. Babcia na to mówiła leguminka. Właśnie z róży i truskawek. Jak już wrócę do domu, to postaram się pojechać na płatki róż i kupię truskawek u pani Joli Wawrzyniakowej. Ale i taki przepis Wam pokażę. A czy Ty widzisz, ile tu mięty rośnie? Widzę, tutaj są różne gatunki mięty, tylko że w innej części ziołowego zakątka. Ale pachnie, a tutaj wyjątkowo no, z serca czystego Podlasia, można powiedzieć. No i chcemy iść do kościółka, bo tutaj zawsze żeśmy byli z Krzysiem, ale nigdy nie trafiliśmy na mszę. Dzisiaj mamy to szczęście, że właśnie msza będzie za 15 minut. Zobaczymy. No, chcemy iść na nią. Ale najpierw jeszcze troszeczkę nad stawem tutaj posiedzimy. Pięknie. Te kaczeńce. A ciekawe, gdzie jest ten nasz kaczeniec? Ja nie wiem, zgubiłeś. Odłączył się od nas bardzo szybko. Chyba się nie chce do nas przyznawać. No, chyba nie, no jakoś mu, chyba nasze towarzystwo nie odpowiada. Musimy się z nim rozprawić. Ja wiem, ja go tu zaraz ustawię. Czekałyśmy na niego, czekałyśmy i się nie doczekałyśmy. Trudno. I poszłyśmy same. A jak go znajdziemy, to mu wyrwiemy. Te włosy, których nie ma. Nie, resztę tych, które mu zostały. Aha, no dobra. Tylko czy mi go drwiemy? Nie wiem. Piękny. Kościółek jest na takiej jakby polance i też okalany dziesiątkami krzaków róż. Te tutaj jeszcze nie widzę, żeby były rozkwitnięte. Dopiero mają pąki, które będą się rozkwitać. O, z tej strony są. Jest parę rozkwitniętych. Stary, drewniany. Dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego i właśnie przed chwileczką odbyła się tutaj msza. I powiem Wam, że ilekroć nie byliśmy w ziołowym zakątku, nigdy nie trafiliśmy na mszę, albo byliśmy po, albo przed, albo nie w tym dniu. Dzisiaj żeśmy trafili i bardzo piękna msza. Ten kościółek jest skromniutki, prosty i właśnie całe piękno jest w tej skromnej prostocie. Jest on zachowany w takim starym stylu, jak nieraz widzimy to na filmach. Bardzo dobrze obrazuje taki kościółek film Potop i nawet zobaczcie, są ławki boczne. W takich ławkach przywilej siedzenia na mszy, uczestniczenia we mszy miały osoby z zacniejszych rodów, z takich możnych, a ludzie mniej możni z takich mniejszych rodów zawsze siedzieli z tyłu. Taka była hierarchia. No i zobaczcie, jaki ten kościółek jest skromniutki. Tutaj wiszą zioła, wiszą wszędzie wianki. Wszystko jest w drewnie. Oto Krzyś. Krzyś dziś też jest. Znalazł się. Witam. Okazało się, że się wcale nie zgubił. Tylko jako ten dżentelmen wyczuł pismo nosem, że będzie dosyć dużo ludzi i poszedł nam ławeczkę zająć. Także mamy z Krzysiu, tobą dobrze. Dziękujemy ci, bo byśmy stały. Ale kolor też byśmy zobowiązuje. Były... Czerwony. Kolor. Ostrzeżenie. Czerwony. Tak. Jest zmiana tutaj od ostatniego naszego razu, bo jest pokryty dach nową blachą i są nowiutkie rynny, także tutaj on przeszedł troszeczkę rewitalizację.
ale mimo wszystko ducha tamtego czasu, takiego starego klimatu zachował. Bardzo piękny kościółek. Jest i kołowrotek, na którym przędło się wełny, nici. Było też wrzeciono, którym to królewna Śnieżka, ukłuwszy się w palec, spała aż do momentu, kiedy to książę ją nie pocałował. Piękny eksponat. A tutaj są krosna, na których to onego czasu kobiety tkały przepiękne tkaniny. Trzeba było umiejętnie przekładać tutaj krosnami, aby powstał ładny, jak to powiedzieć, kobierzec. Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Nakrycie stołu do wieczerzy wigilijnej. I tak kiedyś wyglądało, że nie było choinek w zamierzchłych czasach, tylko pod stołem było siano, wszędzie siano na stole, na ławkach czy zydlach, zależy na czym się siedziało. I w kącie w izbie stał snopek zboża. Snopek zboża jako taki symbol obfitości, tego, żeby nie brakło chleba. I do wieczerzy stał on zawiązany powrósłem. Tam widzicie, jest on przepasany. To jest zrobione właśnie ze słomy. Dziadek mnie uczył takie powrósła robić. I później po wieczerzy biesiadnicy dalej przy tej wieczerzy kolędowali, śpiewali, a dzieci miały prawo taki snopek rozebrać, bawić się nim. I z tego, co jeszcze moja babcia opowiadała i tata, bo on te czasy pamięta, słoma była rozrzucona po całej izbie. Także sprzątania było, no ale taka była tradycja, taka była kultura. No i było to piękne. A tuż obok kościółka jest... O matko i córko! To ja nie wiedziałam! Jezu! No jak zwykle ja. Ale... Ale ty dlatego biegłeś przed kamerą. Czemu żeś nie powiedział, że to zaraz będzie pryskać? Ale ty jesteś towarzysz. Mokra? Ale to nic. O! I jeszcze byś dostała po plecy. Nie deszcz błogosławieństw. Tak. Tuż obok są połacie róż, o których przed chwileczką mówiłam. To jakoś dziwnie szybko przekwitły. A myślałam, że jeszcze będą w rozkwicie. Co z tamtego roku? Ty jesteś chyba z tamtego roku. Gdzie ona przykwitła? Ha, 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 nie tylko nas opryskało. Jak to miło, jak i kogoś jeszcze. No. Mam ależ całą koszulę pachnie. Mokrą. Ja też, ja też. Ale słuchaj, taki deszczyk w takim miejscu, po takich upałach, to chyba samo, jak to zapraszam, powiedzieć? Samo dobro. Panie przodem. Krzysiu zaprasza. No to idziemy. Panie przodem. Panie przodem? No to my idziemy dobra, przodem. Dobra, to idziemy. Dobra, ja mogę iść pierwsza. Jak zaprasza, to idziemy. Jesteśmy z Agnieszką przy herbatach. Córka Agnieszki jest fanką herbat i tak tutaj będziemy wybierać, ale wiecie co, żeśmy tu zobaczyły? Cukier. Cukier chabrowy, ekologiczny i cukier różany. I nie wiem, co to jest. Wzięłyśmy na próbę zobaczyć chociażby, jak to w ogóle smakuje, nie? Czekaj, bo ja zaraz rozsypię. Nie. Oj. Jak to renia. Jaki zapach. Ty, pachnie różami. Ty, tak. Poniuchać? O ja. A mogę spróbować? No. Mogę? Ale pyszny. I to właśnie będzie zakazany produkt. Bo obawiam się, żeby się go jadło chyba łyżeczkami. Ale pyszny. Ale smaczny. Krzyś, chodź próbować. Ty masz mało cukru w sobie, to próbuj. Ja mam dużo słodyczy. Tak, ty. Wiesz, jak ja jestem słodki. A tego to nie wiem. Wiem, jaki cukier. Ja też tego nie wiem. Ale jak wrażenie? Gdzie mi tu kluka wsadzasz? No. I jak? Słodkie. Typowy facet. Zna tylko podstawowe smaki. Słodkie, słone. Ale poczekaj, bo jeszcze mamy jedno. Jeszcze mamy chabrowy. Habera. Zapach taki... No może mi podstawcie, poniuchać troszkę. Podstawimy ci, księżniczko. Jak sól morska.
Co sól morska? Ty chyba jesteś sól morska. Na pewno to nie będzie słodkie. No jak nie? No mówię ci, że nie. Słona. Głupoty gadasz. Ale nie. Powiem tak. Szału nie ma? Znaczy nie, nie to, że szału nie ma. Ten jest lepszy. Tutaj czuć smak i aromat róż. Cały bukiet esencji różanej. Tak, a tutaj to tak nie koniecznie. Wiesz co? Nie, bo my po prostu nigdy chabra nie jadłyśmy płatków. Róże tak, a ale tutaj nie. Ale wąchałaś chabra. No wąchałam. No. Smaczny jest, ale ten jest number one. Idziemy. Ja za dużo mówię dzisiaj. Co ty powiedziałeś? Smatry mnie ja tu w głaza. Co ty powiedziałeś? Widać będzie teraz. Już nie będzie widać. Ja cię widzę, a ty mnie nie. I notuję to wszystko. Masz coś na swoje usprawiedliwienie? Ja nie mam nic do powiedzenia. O, wiatr się zmienił. Pozdrawiamy. No w domu nie mogę. Przecież nie będę na Edzie krzyczała. I muszę gdzieś swoje siły wyładować. Agnieszka, dobrze nam z tyłu widać? No bardzo dobrze. Co widać nam? Nas, nie nam. Ja kręcę, wiesz co? Ja czuję, jak we mnie zbiera furia, a że w domu się nie mam na kim wyładować, to ja ci radzę, słuchaj, żebyś ty... A kto ci ręce rozmacha, dziewczyno? Agnieszka. Że co, że co? No ty mi ręce rozmachasz. Sama w strachu. Przed czym? O pióro. Pawia. Nie, to my przy tobie ty, już ty, to nawet nie chce ci się schylić po te piórko? No zobaczyć. Będę pióra zbierać. A tutaj jest cała sekwencja tego, co zawsze mówimy. Lekarze leczą, natura uzdrawia. Bądźmy blisko natury. Tak powiedział Hipokrates. Wracamy już z ziołowego zakątka. No i tutaj na samym początku zakończenia tego odcinka bardzo serdecznie pozdrawiamy Tereskę, która specjalnie, aby spotkać się z nami w ziołowym zakątku, jechała 3 godziny z Podszczytna. Teresko, dziękujemy ci bardzo za dziękujemy cudowny... i pozdrawiamy. Bardzo, tak, bardzo. To był cudowny czas, miło było cię poznać. No i do ciebie dzisiaj, do następnego, bo to nie był pierwszy i ostatni raz. Pozdrawiamy również Marzenkę. Marzenkę, którą spotkałyśmy w Wenedzie, podeszła do nas. Było to miłe spotkanie. No i pozdrawiamy również Martę. Martę, która rozpoznała nas w ziołowym zakątku. I powiem wam, że uczucie jest takie miłe. Fajne, miłe. Chociaż no, dużo osób mnie rozpoznaje i chyba jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego. Czuję się zawsze tak trochę zawstydzona, ale jest to bardzo miłe, bo wy nas znacie z ekranu. No my was nie poznajemy dopiero jak podejdziecie i za to dziękujemy, że podchodzicie, uśmiechacie się, jesteście tacy radośni. Fajne uczucie, nie? Tak, jest nam naprawdę bardzo, bardzo miło. No takie teraz pozytywne zaskoczenie. Bardzo, tak. Bardzo pozytywne zaskoczenie jest móc was poznać. Podobne zaskoczenie przeżyłem ja ostatnio, gdy te gwiazdy do mnie wpadły stąd. To było mega zaskoczenie. No ja nie wiem, ty chyba miałeś większe zaskoczenie jak ci właśnie poznani. A może i takie same, nie wiem, jak Agnieszka w ziołowym zakątku po pierwszym razie? Powiem tak, na pewno chciałabym tutaj wrócić, bo nie w sposób tutaj nie wracać. Tu jest tak pięknie, taki klimat tych ziół, tych zapachów, tych róż. Polecam, naprawdę polecam. No ty byłaś teraz o tej porze, a my z Krzysiem, bo my już piąty raz dzisiaj byliśmy i za każdym razem o innej porze roku.
I teraz jest pięknie, bo te róże kwitły, ale w zeszłym roku byliśmy w lipcu, gdzie wszystkie zioła, wszystkie kwiaty, które teraz są nasadzone, właśnie w lipcu kwitły, wtedy było pięknie. Byliśmy też jesienią, jak to wydawało nasiona. Także w sumie tylko w zimie żeśmy nie byli, zimową porą. O każdej porze roku tutaj jest pięknie. Już żeśmy się rozeznały, że można wynająć nocleg i nawet cena nie jest tragiczna. No i chyba będziemy się decydowały na taki nocleg, bo tutaj na jeden dzień to jest po prostu nie sposób obejść tego. Za krótko. Nie, to za krótko. Tu potrzeba przynajmniej tak dobre dwa dni chodzenia, tak. Od, nie wiem, godzin porannych do popołudniowych, żeby po prostu delektować się tą naturą, tym pięknem, odkrywać, tak jak wy to mówisz, jesteście piąty raz, tak? I za każdym, razem odkrywacie coś, tak. coś nowego, bo tu co tak? roku powiększa się coś, dokładają coś, modernizują, ulepszają, także za każdym razem atrakcji wow. przybywa. Tak. Dokładnie. No i cóż, i na dzisiaj już tradycyjnie, tradycyjnym zakończeniem. Do następnego! Do następnego! Pa, pa! Pozdrawiamy!